Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Vulcanoids. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne i ciekawe komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, tak jak mi poleciliście, trochę się skupiłem, czy trochę, nawet powiedziałbym bardzo się skupiłem na temacie w ogóle własnego wiertaka, tego co tu powinienem ogarnąć, a nie ganiać jak kura bez głowy. Dokładnie, tak jest. Zrobiłem, stworzyłem, wyprodukowałem moduły magazynowe, tak jest. Ponieważ mój chomik narzekał, że nie ma tego gdzie wszystkiego uciskać, więc coś takiego postawiłem. Dorzuciłem sobie również wieżyczki shotgunowe, tak jest? To jest strzelbowe? Shotgun turrets? Strzelbowe, niech będzie. Wieżyczki ze strzelbą, jak również stacje złomowania, stacje naprawy pancerza, nawet nie wiedziałem, że taka jest, oraz stację leczącą. I ogarnąłem jeszcze jedną rzecz odnośnie misji, bo ja się zastanawiałem, dlaczego ja nie mogę wykonać misji związanej z kopalnią. W czym jest w ogóle problem? O co to się rozchodzi? No bo wiertak był po prostu pod ziemią. Nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, że tylko i wyłącznie w momencie wynurzenia mogę ogarniać jakiekolwiek misje i tak dalej. No ale dobra, tak czy siak ogarnąłem temat z tamtą poprzednią kopalnią, ponieważ tam się wynurzyłem, ogarnąłem to tam ładnie i tak dalej, więc było to do zrobienia, ale tutaj mamy kolejny piękny wiertaczek, który dostanie ode mnie oczywiście w ciry, jak najbardziej. Nie będzie tak, że mi tutaj będą kogi chodziły, tym bardziej, że starają się naprawdę cholernie mi uprzykrzyć życie. Tak jest, nawet bardzo bym powiedział. Starają się, ale im to na szczęście nie wychodzi. Zaraz ich tu zgranatujemy. Granaty faktycznie są mega opcją, jeśli chodzi o destrukcję. O destrukcję, o niszczenie ich wiertaków. Super sprawa, naprawdę. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Zaraz dostaną ode mnie, proszę bardzo, jeszcze się mi drzwi tutaj otworzyli. Super, cieszę się bardzo. Czekaj, szósteczka, granat, proszę bardzo. O, jeszcze jeden, no to masz. Tu mamy jeden, tam do góry dostaniecie. O, proszę bardzo, tak, dziękuję serdecznie. Zaraz tu wrzucimy jeszcze kilka granacików. O, to bardzo ładnie wybuchło. Czekaj, coś do... O, ty do mnie, biedaku, strzelasz. No połóż się, stary, spać. Tyle ci powiem, wiesz? Dobra, dziękuję bardzo. Jedno zadanie, tak, jedno zadanie, które muszę ogarnąć, to jest jeszcze z tą kopalnią siarki. Tam sobie już w sumie mógłbym go jeszcze... Wow, widzę, że tutaj, kurczę, panie, odsiecz przybyła, przeładuj. Ja, na pewno, chłopaki. Na szczęście jesteście uber tempi. Jesteście tak tempi, jak ja celny, nie? To mniej więcej tak to działa. O, temu panu dziękujemy. Kurczę, co ja bym dał za strzelbę karabinową? O, to byłaby super opcja. Leżeć, fafik. Nie ma, skończyło się. Czekaj, tu jeszcześmy kogoś zdjęli? Niekoniecznie, dobra, to mamy. Tam zaraz ogarniemy tą kopalnię. Mój wiertak jest bezpieczny, póki co. Przynajmniej nic bardziej hardkorowego się tutaj nie zbliża. Ja chciałem wasz magazyn. Oczywiście, że zabierz wszystko, co tylko się da. Wszystko sobie będziemy przetwarzali w domciu, no bo mogę, oczywiście, że tak. Dzięki czemu? Dzięki stacji złomowania. Mogę to robić, dawaj mi to wszystko tutaj. Tak, żeby mi surowców mi na pewno nie zabraknie. Tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. Dobrze, to ja bym wam tutaj mógł chyba jednak granacikiem jeszcze to, co nieco wyjaśnić zaistniałą sytuację. Tylko czekaj, tam. No jeszcze nie chcesz wybuchnąć, tylko że się zastanawiam, dlaczego ty nie chcesz wybuchnąć. Jeszcze się wyprztykałem z wszystkich granatów, powaga. Naprawdę? Co ja wam tu jeszcze mam zniszczyć? No chyba to powinienem. Aby uszkodzić wiertak, niż wszystkie moduły na suficie. Aha, no tak, bo to się rozchodziło. Czekaj, tam jest moduł? Ach, no chyba sobie z tym nie... Jezu, nie tak tego nie zrobię chyba, nie? Chociaż nie wiem. No myślałem, że 10 granatów to będzie wystarczająco dość. Tym bardziej, że wcześniej zniszczyłem jeden wiertak. Właśnie, nie wiem, ze 3 granaty może? Tak na dobrą sprawę. No... ale to co tu jeszcze jest modułem na suficie czy na ścianie? Skrzynie? Skrzynie chyba nie są modułami, tak mi się wydaje. Dobra, dam wam spokój, niech będzie. Przeżyjesz tym razem.
A, dobra, to mamy. Ile zostało? 18 minut, tak jest. 18 wspaniałych minut mi zostało do kolejnej erupcji, więc będzie trzeba tak, ogarnąć to, zrobić więcej granatów, a zrobić sobie więcej granatów, tak myślę, ze 20 i przypuścić szturm na te ulepszone, na ulepszone kogi, tą lepszą wersję kogów. Ja mam, czekaj, aha, to tak, ja tu mam tylko i wyłącznie zdobyć, o, co tu mamy? Pewnie, że biorę. Tutaj mamy zdobyć wincy siarki, panie. O, gdzie tu jesteś? Proszę, siareczkę. O, tutaj ładna siarka jest dla mnie. Jedna. O, bardzo fajnie. Ja bym jednak wolał więcej, jeśli łaska. Dwa. Proszę bardzo, tak? Mamy to wszystko. Jeszcze wydobędziemy to. Good job. Świetnie. Mamy jeszcze jakieś zadanie? Nie. Mamy po prostu zniszczyć kogi. A tu mamy jeszcze jedną skrzynkę. O! Jeszcze granaciki mi tutaj wpadły. No jak przemiło. To zaraz spróbujemy wykorzystać te... W sumie czekaj, to ja bym powinien... A w sumie nie, jak ja go zniszczę, gdzie są te kogi, które ja powinienem atakować? Gdzie wy jesteście? Approach, dobra. Enemy drill ship. No spoko. Tylko, że jego tutaj nigdzie nie ma na powierzchni. On gdzieś się kitra, Hytrus. No dobrze, no jeśli tak postanowił, no to niech i będzie. No, na pewno go poszukamy. Ale może bym tutaj zniszcz moduł. Okej, ale to się odnosi tego? No spoko. Czy to chodzi o ten moduł? No dobrze, no spróbujemy to z kill-offem tutaj potraktować. Kill-off daje radę. To pokazuje ten moduł, czy tam moduł jest jakiś w środku? O, czy ja w ogóle to niszczę? No nie, no to jest w sumie chyba moduł, bym powiedział. Czekaj, spróbujemy to w ten sposób zrobić. Czy ja widzę w ogóle... O, prawda, ty kurde, poddałem się, a tu 9% ledwie zostało. Nie, to chyba nie o to chodziło. O drzwi wydaje mi się, że też raczej to nie to. Czyli kurczę, panie, to ja mogę to zadanie zaliczyć sobie spokojnie, spokojnie tutaj, tak? Przy tym drillu. No to świetnie. Bardzo fajnie. Gdzie jest ten nieszczęsny moduł? Który moduł? Co mi tu pokazuje? Jaki moduł? Spróbujmy tam podrzucić granat. O, i teraz sobie wybucha. Bardzo dobrze. My sobie oczywiście skikniemy tutaj. Zaczekamy kulturalnie. O, ale dlaczego mi teraz pokazuje, że powinienem... O, oni się gdzieś pojawili. No nie bardzo chyba, nie? Nie no, coś mi pokazuje. 174 metry. To ilu ja was muszę utłuc? Byście mi chłopaki powiedzieli jeszcze. Kurde, czekaj, no to sobie pozbieramy. Pewnie, że tak. Właśnie, różne moduły i tym podobne rzeczy. Jak najbardziej poproszę. Magazyn wam osuszyłem, chłopaki. To zabieramy. I zabieramy również to. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Nie, to byłoby na tyle. Wiertak mój mogę tutaj wezwać. Tak jest, żebym miał bliżej. To po pierwsze. Dawaj, wzywamy mój wiertak. Zapraszam, mój drogi. No i bardzo ładnie. Wiertak zbliża się do lądowiska urzemieślników. Tu jest... zszedł sobie pod ziemię. Tu jest urzemieślników. Tu się pojawi. Bardzo dobrze. Ile mamy miejsca w plecaczku? Nie mamy miejsca w plecaczku. Tak jest, bo pozbierałem wszystko, co tylko się dało. Bardzo dobrze. Mój drogi, zapraszam serdecznie. Nie wiem, ile czasu ci to zajmie, tutaj dostanie się do mnie. O. A, czekaj, pełny kwipunek. No dobra, nie to nie. Zejdź po... Aha, i on... Kurde, spoko. I teraz się będzie tu pojawiał. To nawet nie wiedziałem, że jego, pokazuje mi jego trasę na mapie. No okej, okej. Niech będzie. Tu się na razie nic nie dzieje, ale jestem ciekaw właśnie, czy on, mój wiertak na autopilocie jest w stanie właśnie zbierać surowce. To mnie zasadniczo intrygowało, bo przedtem widziałem, że właśnie jak go wzywałem gdzieś tam do jakiegoś miejsca, no to jak najbardziej była taka opcja, że tam pojawiało się, że coś zostało zebrane. Ale to chyba ja nie mogę wcześniej tego zebrać pod ziemią, że on, nie wiem, jakby automatycznie, powiedzmy, tam w drodze to zbiera. To chyba tak działa, nie? Tak przynajmniej bym powiem, tak mi się wydaje, nie? No ale tak czy siak, no surowców jest w opór. Dobra, wy jesteście naprawieni, świetnie.
Ja bym chciał tak, otworzymy sobie magazyn tutaj, magazyn przez to, a dlaczego ja mam amunicję do wieżyczki pistoletowej jeszcze? Ach, no bo ją zdobyłem, przecież to jest moja zdobycz wojenna, hello! No jasne, że tak, śrub, a co ino? To tego się pozbędziemy, to zostawię sobie. Amunicja tutaj, ty lądujesz, wszyscy lądujecie tam. Tego nie potrzebujemy, to będę mógł przerobić. To muszę schować do innego, to sobie, tak, to też tutaj rzucimy. Jeden granat, właśnie więcej, chciałbym więcej granatów. To idzie, gdzie ląduje, gdzie indziej, tu części zamienne. Okej, okay, okej, okay, dobra, to będzie fajne. Amunicja ląduje też w innej skrzynce. Dobra, mamy to. Teraz mi pokaż tak, składniki, nie składniki, to będą już nie. Narzędzia. Czarnego pro... Aha, no tak, bo przyrobiłem tego ostatnio. Dawaj, rób. Jeszcze raz rób. Nie wiem, czy... O, już mi czarnego prochu zabrakło. Proszę bardzo. Prosiłbym tutaj nieco stworzyć. O, i mamy więcej pyłu, to sobie go też wrzucimy. Tu sobie zostawimy tak. O, czego mi już brakuje? Miedzianych rur. No, oczywiście, że miedzianych rur brakuje. Dorób jeszcze kilka sztuk. A, on to będzie robił teraz po prostu na zmianę, tak? Więc tak bym to musiał zrobić. Czy miedzianych śrub mi zabraknie? Nie, nie powinno, bo ich bardzo dużo zdobyłem. Więc teraz powinno być ok. A nie, kurde, proszę bardzo, już mi zabrakło miedzianych śrubek. To się skończy, dobra, więc brakuje mi śrubek 4 sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Ok, chociaż w sumie mogę, czemu by nie. I teraz mam miejsce, tak jest, bo zrobiłem sobie magazyny, więc mam miejsce, żeby sobie magazynować. Oczywiście, że tak. Dobra, dorzuć śrub i znowu czarnego prochu mi zabrakło. Poproszę tutaj wincy, zrób wincy na zapas. Śrubki mamy, czarnego prochu zabrakło. Dobra, magazyn. 14 sztuk granatów, dawaj wszystkie. Wszystko co mamy, proszę, 15, idealnie, bardzo ładnie mi się... Pancerz, o, hyc. Jesteśmy naprawieni. Ile? 10, 11 minut mi zostało. Gdzie wy jesteście? Kurde, Wafel, ty. Znowu się zmieniło, tu, ci byli tutaj, tych nie było. Jak to wygląda? Approach. Approachujemy do tego. No to pewnie, że tak. Jasne, że tak. Idziemy. Jest to niedaleko. I w razie draki mogę zwiewać do swojego wiertaka. Chociaż tu się bardzo spokój zrobił. Nie wiem, czy te atakujące... czy te atakujące właśnie roboty... To jest kwestia... Chodź tutaj. Chodź, malutki. Czy atakujące roboty to nie jest kwestia właśnie, że one wyskakują z tych ich wiertaków? Czekaj, tam jest, o, tam jest mój kolega, którego bardzo lubię, on mi wytrzymałości się mi pozbywa, jak mnie prądem potraktuje. Jeszcze żyjesz. O, już nie żyjesz. Bardzo dobrze. Tuba wyjściowa, zniszcz tuby. Aha, i teraz mam pełną informację, co ja też mam zrobić. No dobrze, no to jak najbardziej zaczniemy sobie oczywiście od kill-offa, bo kill-off tu jest najlepszy. Nie będę granatów marnował na takie przyziemne rzeczy. Tam się chyba chłopoki odpalili, coś tak czuję. Bang, o. O, następny kolega. Jeszcze ktoś? Wszyscy? No i dziękuję bardzo. Czekaj, tuba wyjściowa jest tutaj. Ty się dopiero chopie ładujesz, zanim ty kolejnego poskładasz, to miną po prostu wieki, a w tym czasie ja powinienem uporać się, o właśnie, tak się uporać. I tu mamy jeszcze jednego, tego też powinniśmy zaraz kill-offem wykończyć, a granaty sobie zostawię faktycznie, żeby po prostu wysadzić moduły i tak dalej. Chociaż ja wiem, no kill-offem też by to dało radę. Destroy drill ship, use grenade if possible, other weapons take more time. No tak, no to ma sens jak najbardziej. Coś mi tu pokazuje. Czekaj, no właśnie, magazyny, hello. Jasne, że ta... O, granacik, no to się bardzo przyda. Energia, tutaj mamy jeszcze coś. Wincy, szafek. Tutaj byłoby wszystko. Zejdźmy tu, główny magazyn poproszę. Skarby niezmierzone, co tu mamy? Informacje badawcze, o, bardzo miło, nie będę się z tym musiał męczyć. To mamy z głowy. No dobra, poproszę granaty. Teraz się możemy nieco zabawić.
chyba by było, myślę. Tu jeszcze rzucimy jednego, bo czemu by nie? Macie, proszę bardzo. A, ale jeszcze sobie pancerz uszkodziłem. Nie wiem, czy ja sobie uszkodziłem, czy tak już po prostu było. To zabieramy, to zabieramy. Tu jest, no właśnie, zniszcz moduł. O, wiertak sobie wybuchnie. Bardzo dobrze, niech wybucha chłopok. Mam nadzieję, że mi zaliczy to zadanie, ale chyba nie, bo widzę, że musiałbym atakować następny. Kurde, to jest, nie wiem, jakaś ilość, ja ich muszę wszystkich wytłuc? Ale wydaje mi się, że oni się ciągle pojawiają, tak? O Jezu, już mam pełny kwipunek. O matko. Kurde, wafel, ty. Aha, no tak, no bo też tych granatów trochę nazbierałem, jakby nie było. Kurczę, ciekawe, czy później można powiększyć swój własny ekwipunek. No, fajnie by było. Nie ukrywam, że nie. No ale dobra, jesteśmy niedaleko. No i tu jest tak, zejść wiertakiem pod ziemię w dół. No tak, ale żebym się dostał do tego miejsca. No, ale tu jest przecież kolejny. Ilu, nie wiem, ja tu mam coś... No to już mam. Once the drill breaks, the drill ship cannot leave the surface until repaired. Okej. We waiting for you once you're... Okej. No dobra. Czyli, że ja go tutaj mam zostawić? No dobra, niech będzie. Że nie wiem, że nie są w stanie wychodzić na powierzchnię, to o to chodzi, kurczę? No powiedziałbym, że no chyba tak, no przynajmniej tak wynika z tego zadania, że tak to mam ogarnąć. No i tam nagrody w ogóle jakieś dostanę za to super bajeranckie i w ogóle, zobaczymy. Czy potrzebuję więcej granatów? Właściwie to, czekaj, mogę zabrać ten, który tutaj był. Daj mi magazyn. Jeszcze jeden, właśnie, a widzisz, ten miałem niezestakowany, było trzeba sobie dać zgrupowanie, tak. Ale oczywiście Jaworski, po co pomyśleć? Nie tak to miało być. Ty idziesz tu, ty lądujesz też tutaj. Dobra, muszę troszkę nieco usprzątnąć swój ekwipunek. Coś tu muszę zostawić. Tak, widzę, że chodzenie z taką ilością pancerzy... O, tu też ma 5 granatów? No wspaniale. To jest bardzo dobra informacja. Czekaj, ty lądujesz tu. Strzelba, dobra, ty lądujesz tu, bo was więcej, aż tyle was nie potrzebuje. Nie będę nic naprawiał. A czemu się to nie stakuje? Bo co, bo są użyte? Aha, bo ten jest nowy, a ten nie. Okej. Te się stakują po dychu. Co ja tu mam za krab? No dużo, dobra, to weźmiemy, bo to warto, a to zostanie tutaj. Przeciążenie rdzenia, to jakbym chciał faktycznie go zabrać ze sobą. Ten drill, czekaj, 5 minut. Kurde, no chociaż czekaj, możemy się tam pojawić. Śmiertelne zapadlisko, idziemy. To po drodze sobie, ja nie muszę się przecież wysilać, żeby tam pod ziemią się poruszać, tylko sobie tam po prostu przyzwę. Widzę, że tam jakaś brygada nadchodzi, przeładujemy sobie. Ja sobie mogę mój wiertak przecież przyzwać tam, na miejsce. Widzę, że są tu chłopoki. Gdzie jest to śmiertelne zapadlisko? Tu jest śmiertelne zapadlisko. Zaraz zobaczymy, o co chodzi ze śmiertelnym zapadliskiem. Jak bardzo ono będzie śmiertelne. Dobra, nie wiem, im tam odwaliło czy coś. Nie, bardzo dobrze. Może jeszcze uda się przed erupcją zdetonować ten ostatni. Tu jest to zapadlisko. To jest zapadlisko, okej. Dobra, dawaj. Wezwanie wiertaka. Śmiertelne zapadlisko, bardzo fajnie. Dobra, i my robimy rurę. Tu mamy ten drill ship, ten wiertak. No dobra, i zobaczymy, czy to zadanie uda się zrobić. Miło by było, nie ukrywam. Dzień dobry. No chyba niekoniecznie. Dobra, teraz może bym się mniej cackał. Czy ja jestem w stanie te drzwi wysadzić granatem? Prawie. Chyba. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, teraz tam się będą pewnie tuby odpalały. Nie to, stary, granat. O, poszły drzwi w cholerę. Jeszcze żyjesz? No, jeszcze sobie drabinę zniszczyłem, dobra. Czekaj, jak tam rzucić, żeby sobie krzywdę nie... No, jednak sobie zrobiłem krzywdę. No dobra, czyli jednak jakby... Nie, no znowu mam po prostu to zadanie, tak? Dawaj magazyn, pewnie, że tak, wszystko.
Oj, ktoś mnie tu... A ty mnie tu napastujesz. Niedobra cholero. No, was jest w ogóle więcej, tak? A, mój drill przybył. No stary, ja ci powiem tak, no jak najbardziej możesz ruszać przed siebie, ale raczej ci to niewiele pomoże. 3 minutki, dobra. Trzeba się sprężać. To zabieramy. Wszystko co się da, to zabieramy. Ten moduł muszę zniszczyć. Mhm. A tam jest ten moduł. Dobra, to trzeba byłoby zniszczyć, tak? Czy będę w stanie? No, chyba mamy. Czekaj, tu mamy jeszcze. Aha, to. Dlaczego tego nie zniszczyłem? O, i bardzo dobrze. To zabierzemy. Coś zabrałem, chyba, tak myślę. Dobra, zaraz zobaczymy. Bo jestem wystarczająco daleko. No dobra. Tego żeśmy zniszczyli. No i tu, no doczekaj, no dobra, no ale tu mi nie pokazuje, żeby ktoś tu był. Aha, oni się pewnie, no dobra, oni się chyba skitrali przed tym, przed erupcją. O Jezu, masakra. Nie wiem, ile już ich wytłukłem, ale kilka sztuk na pewno będzie. Dobra, na dół poproszę. Kurde. No jeszcze gdyby tam było wypisane, ile ja mam utłuc tych wiertaków, kogów, czy ja mam wytłuc wszystkie te wiertaki T1, bo to by wychodziło tak, no, że są 3 tiery i gwiazdki oznaczają te tiery, to ma sens, więc to są jednogwiazdkowe wiertaki kogów, tak? No okej, okay. No i to ma, powiedzmy, że to ma sens. To jest cała piękna mapa podziemi. Jaskinie, tunele. Powierzchnia, tunele, jaskinie. Tam, gdzie tam nie byłem. To jest, aha, no tak, bo są przecież przejścia z poziomu pierwszego do drugiego. Czy na przykład ja na tych niższych poziomach, czy ja na przykład na tych niższych poziomach mógłbym sobie, na ten przykład, czekajcie, najpierw opróżniłem ekwipunek, czy ja mógłbym tam znaleźć na przykład żelazo? Bo ja potrzebuję w ogóle żelaza, jako takiego. Tak, to... więc w sumie nie... A dobra, niech ta amunicja tam leży. Tego tam nie powinienem wrzucać. Tych naprawczych bajerów, bo one tu raczej nie są wymagane. Granaty oczywiście ruszają ze mną w podróż. Ty choć tak, ty idziesz do skrzynki. Może bym sobie drugą skrzynkę postawił, albo sobie w tamtej skrzynce zrobił porządek. No. Powiem wam, że to miałoby... To by miało sens. To by miało jak najbardziej sens. Czekaj, czy tu się wszystko przetwarza? Super, że się przetwarza. Jeszcze sobie przetworzymy tak. Nie tak. Tak, o, na zapas. Złomu też na zapas. Dziękuję bardzo. O, dobra. Przetwarzaj, co się da. Tu mi jeszcze stwórz tego prochu ze 40 sztuk i będziemy wszyscy zadowoleni. Dobrze, erupcja. Erupcja, dobra. Erupcja się zerupczyła. To byśmy pojechali gdzieś. Czekaj, pokaż mi tę mapę. Tu są wyżyny. Na wyżynach teraz utłukłem tego koga tam. Okej. Okay. Teraz się zastanawiam, czy ja po tej erupcji właśnie. Dawaj na powierzchnię. Dawaj na powierzchnię, tu się naprawimy. Ciekawy jestem, czy one się znowu, te wszystkie wiertaki, nie wiem, zregenerują? Znajdź wiertakiem pod ziemią, no przecież jestem. Proszę poczekać na zakończenie podróży. No przecież, dobra, okej. Okay. Disable cog front drill. Dobra, nie wiem czy... Haha. Ciekawe czy ten front drill to nie chodzi o tego... ten co się pojawił za pierwszym razem. Tam co mi się wydawało, że tak, co mówiłem, że to takie bojowe... kurcze, bojowe kogi są. Dobra. Dobra, do łatania mamy sporo sprzętu, do naprawy zresztą też. Wszystkiego mam dużo. Taki bogol. No, get ready to fight. Gdzie? 91 metrów. Tam już się pojawił następny. I to znowu jest... Dawaj. Dobra. To jest od naukowców. Tier pierwszy. Okej, okay. Czy to oni... I to najwidoczniej oni zaatakowali... Tak, oni zdecydowanie zaatakowali mój wiertak. Nawet teraz go atakują.
Ale tam nie powinno być problemu. Tam są dwie wieżyczki pistoletowe, dwie wieżyczki ze strzelbami. Więc raczej powinni sobie z tym dać radę. Czy coś mnie tu killim? Nie wiem. O! Kulegi, proszę bardzo. I kilo zagłady, tak jest. Najlepsze urządzenie wszelakiego zniszczenia. O! Kurde, on miał pociski Tesli. Świetnie. Czekaj. To byśmy tak, tuby. No i znowu tak, znowu jest to samo. Chociaż czekaj, przedtem chyba właśnie ostatnim, jaki był... ostatnim, jaki był wiertak, to był właśnie wiertak naukowców. Może uda się wszystkie wytłuc? Kurczę, fajnie by było. No i wydaje mi się teraz, że tak, że wszystkie kogi, które się spawnią i mnie atakują, to one są po prostu z pobliskich wiertaków. Tu jest kolejny, rzemieślników bym powiedział. Nie? Zresztą to jest akurat ta kotlina, ale te kogi produkcyjne, to są kogi naukowcy, nie? Czy ja jestem ich w stanie właśnie w ten sposób jakby wytłuc? Destroy drill ship, use grenade, other weapon take more time. Okej. Czekaj, bo to dobra, to przeszukałem. Dobra, to zabieramy ze sobą, to zabieramy ze sobą. Tego modułu się też pozbywamy. Znowu sobie uszkodziłem pancerz. Aha. A widzisz, tego nie przeszukałem. No patrz pan. Który jeszcze moduł mam zniszczyć? Nie, to nie o to chodziło. Weź wszystko, pewnie. No i znowu mi się granaty skończyły. Wspaniale. O, czekaj. Które, co tu jeszcze jest modułem? To jest moduł magazynowy? Najwidoczniej tak. Cholipka. I chyba nie będę go w stanie... Nie wiem. O, chociaż czekaj. Okej. Okay. Dobra. Do tego się akurat nie spodziewałem. Że strzelba jest aż tak atomowa. Oho, to zostanie moją najlepszą koleżanką, widzę. Czekaj, co ja powinienem... Czekaj, tu jeszcze... Gdzie tu jest jakiś moduł? Ty jesteś... Nie, teraz... Nie, to są skrzynki. Tu mi pokazuje jakiś moduł. Dobra, dawaj, spróbuję to skill-offem zrobić. Bo nie pokazuje mi teraz, żeby mi jakieś ten wchodziły postępnie, z tego co patrzę, na zadanie. No ale dobra, spróbujemy utłuc tego. I który... O, dobra. No i znowu, get ready to fight. No i znowu bym musiał utłuc tego. Aha, czekaj, ty wybuchasz, czy dopiero teraz wybuchasz? Dobra. Części zmodyfikowanych gąsienic. Zniszczony moduł badawczy. Kurde, sporo tego tu mieli. No to fakt. Tu będzie co? Złom. Miedziany złom. Części zmodyfikowanych gąsienic. Wincy złomu. I to by było na tyle. No dobra. Czyli to, że strzelba jest taka fantastyczna, to się nie spodziewałem, że robi taką mega zadymę. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Jak moje piękne cacuszko? Nic się nie stało? Żyjesz? Tak? Nie zrobili ci za bardzo kukuk? Nie, nawet za bardzo nie dali rady. 97, 95. Wszystko jest ok. Dobra. Wspaniale. No to dawaj tak. Cyk. Granaty chyba zabrałem wszystkie z tego co kojarzę. Dorzuć to tutaj. A, i tak tego więcej tutaj już nie zmieszczę. Super. Dawaj wszystko. No nie, będę zdecydowanie potrzebuje więcej skrzynek. Więcej skrzynek na ten mój... na wszystko w ogóle. Czekaj, tu nie bardzo. O, proszę bardzo, jakie ładne miejsce. Na wszystko i... Dlaczego ty mi tu... Aha, dobra, już wiem dlaczego. Zróbmy to od magazynu. Czekaj. Tak, to. Tak, bo to będzie do przerobienia, to wiadomo. Tu będziemy sobie badali, co się tylko będzie dało. Badania, głowy, amunicję tam wrzuciłem, ale to nic, tego się pozbywamy. Ty leżysz tu i lądujesz, mój drogi, w skrzyneczce. I dobra, lecimy zobaczyć, czy uda mi się ogarnąć. Czekaj, czy ja mam amunicję jakąś do strzelby? No pewnie nie. O, to strzelby, miedziane łuski, proszę bardzo.
Daj mi trochę tego. 46. Czy mi tego wystarczy? O, i granat tu jeszcze. No, no tak, bo przecież robiłem jeden granat. Całkowicie o nim zapomniałem. Dobra, teraz powinno wystarczyć. O, na większą zadymę. Dobra. I rura. Czy tego tu jest gdzieś więcej? Tych wiertaków. Bo naprawdę trochę mnie niepokoi to, że zaczyna się z tego robić niekończąca się historia. Ja wiem, że to nie są jakieś super zajmujące zadania czy coś takiego, nie? Żeby tutaj jakiś mega postęp fabuły był, ale jestem ciekaw, czy to coś spowoduje, czy to triggeruje coś, jeśli bym ich tutaj wszystkich na przykład, powiedzmy, wytłukł, nie? Ale mnie trafił. Myślałem, że mi to lepiej pójdzie. O, kolega. Dziękuję. O, drzwi? Ile drzwi mają właśnie tak? Ile razy bym musiał ze strzelby wypalić w takie drzwi? Nawet nie jest źle. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się w pas, mój drogi. Gdzie jest ta tuba? Tu stoi tuba. O, proszę, na trzy strzały byłaby tuba. O, ty chamie jeden. Oście przyleźli w ogóle. Jestem ciekaw, skąd żeście przyszli. Jakby jest bardzo intrygujące, skąd żeście się tutaj w ogóle pojawili. Czy z kolejnego jakiegoś drilla? Niekoniecznie. Wy jesteście mi precz. Jesteście nieznanymi mi kogami. A nie, chociaż niby macie to logo, więc nie wiem, czy was po prostu więcej stąd wyszło? Że to o to chodzi? Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu. Aha, to ty jest... No dobra, okej. Może trochę tego nie rozumiem. Dawaj. I teraz tak, został mi jeden granat, więc sobie go tutaj mogę... Chociaż ja wiem. Mam dość amunicji. Zaraz tu wszystko wystrzelamy. Precz. Jeszcze ktoś? Bo nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, skąd wy się tutaj, chłopaki, pojawiacie. Tu mamy moduł. Temu modułowi mówimy papa. O, amunicja, bardzo dobrze. Na większą destrukcję. Amunicja do wieżyczek, świetnie. O. Tak. O, kolega nadchodzi, proszę bardzo. No tak, bo moduły mogą być tylko i wyłącznie w ścianach, nie? Proszę. Czy jeszcze jakiś moduł tu mam? Nie, to chyba... No dobra, tam już zniszczyłem. Czekaj, tu strzeliłem w tą ścianę. Czy to można jakoś... Można! Dwa strzały i ściana się sypie. Okej. No czyli tej strzały się też pozbędziemy. Ściany znaczy się. O, tak jest. Czym powinienem... Czy ja to powinienem tutaj zniszczyć? Czy to też się liczy jako moduł? To jest... Co to jest? Warsztatówka. Tak jest. Ty idziesz precz. To chyba jeszcze tylko wystrzelam te na dole i powinno być ok. Mam nadzieję. Nie wiem, czy to jest liczone jako moduł. Schodzimy na dół. Graciarnia. Tego się pozbędziemy. To zabierzemy. Czekaj, dobra, teraz ci podrzucę granat. Co ty na to? Się może troszeczkę odsuniemy. O. Bęk. Co ty mi tu pokazujesz? Aha, nie, dobra, to jest nie ta strzałka. Ty mi ogólnie tutaj pokazujesz temat. Dobranoc. Jeszcze ktoś? Nie, dobra. Tego mamy chłopa z głowy. Nie, no wszystkie na suficie i na ścianach. Co tu jeszcze jest modułem? Nie wiem. Ty idziesz w cholerę. Ciebie się pozbędziemy. Ile mi zostało pocisku? 53. To można tutaj pruć ile wlezie. Który jest? Czekaj, rozejrzmy się. Czy ja tu widzę jakiś moduł? Nie, tego nie mogę zniszczyć. Tego też nie uszkodzimy. No nie wiem, dobra, pozbądźmy się tego. Tych nieszczęsnych skrzynek. Pozbędziemy się tego, bo może to też o to chodzi? Czekaj, jakbym to kill-offem potraktował? Ileż to może mieć cholera wytrzymałości, bo nie wiem.
Destroy the drill. W ogóle postęp mam bardzo, bardzo niewielki, bym powiedział nawet w tym momencie. Dobra. Czekaj, widzę, że tutaj kolega nadlatuje. Nie wiem, skąd przyłazicie, naprawdę. Chciałbym to, chłopaki, wiedzieć, ale nie wiem. Następny. Bardzo ładnie. Dwóch za jednym strzałem. Tak można strzelać. Ile temu czemuś zabrała strzelba? Dużo. Nawet powiedziałbym bardzo dużo. A kilow zabiera ile? No praktycznie to zniszczył, więc nie wiem. Dobra, teraz zniknęło. Jezu, magazyn. No oczywiście, że przecież magazyn jest modułem, do cholery jasnej. No i tu też mam kolejne. No przecież tu jest elektrownia, halo. A, no dobra. Dobra. Teraz możemy znikać. Co mi tu pokazuje? Kurde, gdzieś. A, dobra, wiecie co? Ja widzę, że to jest jakaś niekończąca się historia. Nie wiem, czy ja to po prostu podczas jednej wyprawy powinienem zrobić. Czy oni się po każdej erupcji znowu będą pojawiali? Ci kogowie? Kurde, no nie wiem, no będę musiał spróbować. Bo na razie, tak jak mówię, robi się z tego niekończąca się opowieść. No, znaczy fajnie, bo zdobyłem mnóstwo po prostu surowców, więc chyba jednak faktycznie, jeśli nie uda mi się tego zadania jeszcze w tak zwanym międzyczasie ogarnąć. Zadanie disabled, co? A nie, a no dobra. Aha, no że powinienem się tam udać w tamtym kierunku, tak? Nie wiem, i albo tak, albo jest w ten sposób to zrobione, że muszę utłuc bojowy wiertak. O, tu znowu jest pokazany, tak? No nie, a no proszę bardzo, i to jest znowu ten sam. Ten jest, a, no nie wiem. Nie wiem, ile tu jest wiertaków. Czy ja powinienem któryś konkretny dopaść? Czy to o to chodzi? Bo na razie to wygląda co najmniej dziwnie. Bardzo dziwnie, tak jest. Raz pokazuję ten. Tu mamy, powiedzmy, ten byłby produkcyjny. Ten byłby rafinacyjny. Nie wiem. Przedtem pokazywało mi go gdzieś w tamtym kierunku. Co wy tu tak naparzacie niesamowicie? Ci tu pewnie nadchodzą z tej strony, tak? No oczywiście. No ale oni nie są jakimiś tutaj super i w ogóle. Wow, no dobra, no może nie są super, ale widzę, że narobili zadymy. Ja nie mogę tego tutaj naprawić? A, bo może nie ma zestawu naprawczego. No proszę. Kto by pomyślał, że tak się to dla mnie skończy? No nic, no powiem tak, no kurczę, eksterminacja tych kogów to jest jedna rzecz. Eksterminacja wiertaków to jest kolejna sprawa. Ale jest to, ja wiem, trochę dziwne. Czy ja to mogę rozdzielić? Mogę rozdzielić. Aha, i to są jakby obydwa są użyte, tak? No to tu są wszystkie użyte? Kurczę, nie wiem, jakieś to dziwne jest. No ale dobra. O, czekaj, tu ta wieżyczka była tutaj strasznie zmaltretowana. Proszę cię bardzo. Ta strona w ogóle jest, widzę, straszliwie obita. Tutaj zresztą z tej strony tak samo. O, dziękuję. Ja jeszcze coś? Ogólnie... Co ja tu... O, to powinienem naprawić. No dobra, dobra, spoko. Czekajcie, tak, teraz bym jeszcze rzucił okiem, czy ja tu miałem informację o produkcji T1. Tu mi się jakieś nowe pojawiły, tak? Ach, bo moduł produkcyjny poziomu pierwszego mógłbym na to przerobić. No ale akurat mi o to nie chodzi. Schematy. Potrzebowały informacje badawcze T2 oraz sensory, które no właśnie. Z czego i gdzie ja mogę zdobyć na przykład sensory, to wydaje mi się, że chyba faktycznie powinienem wybrać się w podróż na niższe poziomy. Ale zanim to nastąpi, zanim ja się tam wybiorę na te niższe poziomy, no to faktycznie spróbuję ogarnąć to zadanie, bo to mi naprawdę nie daje spokoju, że ja po zniszczeniu tylu wiertaków to nie dało żadnego skutku. No nic mi, w niczym mi to nie pomogło. I to mi się za bardzo nie podoba, bo ja lubię na przykład sobie zaliczać zadania i jest wszystko fajnie. A tu widzę, że jest lipa z lekka. Pan idzie spać. No, z tego mi znowu tutaj pokazuje, że tuby wyjściowe i tak dalej. Ale to pokazuje dokładnie to samo, co pokazywało przedtem. Ile trzeba, żeby to zniszczyć, ten moduł? No właściwie niedużo i mogę się nie wysilać i wejść sobie tutaj.
Czekaj, to mogę. Aha, tą tubę mogę zniszczyć w ten sposób. No. Aha, a on sobie wyszedł pewnie przez drzwi, tak? Okej, okay, dobra, spoko, może to być i tak. Jeszcze ty, dobra. No spoko. No fajnie, jako źródło, kurczę, wszelkich surowców, no to te. No to te faktycznie są całkiem spoko, te wiertaki. No tylko, że ileż można? No przecież ja nie będę tego zrobił w nieskończoność, bo to jest jakby, to się z lekka mija z celem, nie? To jakby nie o to chodzi. No dobra, damy temu spokój. Bo tak czy siak, no musiałbym utłuc tego. Ja tego nie zrobię w 7 minut, nie ma takiej opcji. Nie wiem, może coś spróbuję poczytać na ten temat? Czy faktycznie nie chodzi o... czy przypadkiem nie chodzi faktycznie o ten wiertak bojowy? Coś w tym stylu? Bo to mi zasadniczo przychodzi do głowy. Że to mogłoby być to, nie? Ten, aha, dobra, zniszczyłem to, ale nie o to mi chodziło. To sobie zabierzemy. I tu modułami jeszcze są właśnie, oni na suficie mają tych cholernych modułów. Jeszcze magazyn, czy tu jest jeszcze jakieś coś? Co tu jeszcze jest modułem? No właśnie, o, czekaj, to. No dobra, tu już więcej nic nie weźmiemy z tych naprawczych, chociaż czekaj, mógłbym to zrobić inaczej. Tak, o, tak to zrobimy. I tutaj chyba też był, dawaj. Przynajmniej się zestakują. Dobra, raz, dwa, trzy. To jest zniszczone. A i to było jako moduł, czyli dobra. Okej, okay, ściany też również są modułami. No i dobra, to już nawet nie wiem, który, czy to jest piąty wiertak, który tłukłem. I znowu, no właśnie, i znowu pokazuję ten tutaj. Jak ja do niego się doczołgam, no może nawet by mi dał radę, no to pojawi się następny. Kurde, nie wiem. Nic, będę musiał, moi drodzy, doczytać, dowiedzieć się. No chyba, że wy mi podpowiecie prędzej w komentarzach, co ja powinienem z tym zadaniem zrobić. A, pełny ekwipunek. Tu złom. A, złom można zabrać, tak? Czy nie? Nie, dobra. Tyle w temacie. Dobrze, moi drodzy, jeśli jesteście mi w stanie podpowiedzieć, to bardzo chętnie podpowiedź przyjmę w komentarzach, także mi napiszcie. No a póki co, no w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.